Jestem na maksa dumna z polskiego kina, głównie dlatego, że dokonuje rzeczy niemożliwych. Mamy wspaniałe reżyserki, wspaniałych reżyserów filmowych, znakomite scenarzystki, scenarzystów, autorki, autorów zdjęć. Polskie kino znowu jest obecne na festiwalach, jest pożądane na świecie, zdobywa nagrody, dostaje Oscary. Ale przede wszystkim jest w dystrybucji zagranicznej. Jesteśmy specjalistami od skromnych, kameralnych filmów, które naprawdę zdobywają cały świat, bo mówią prawdę o człowieku. To się nigdy nie zestarzeje. Widz wtedy czuje tutaj serce mocno identyfikację, czuje emocje, czuje, że to jest ważne, że to jest prawdziwe i chce tego oglądać. Jedyna droga, jaką twórca może przyjąć, to być szczerym i być autentycznym wobec widza, bo na nas ciąży odpowiedzialność moralna za to, co robimy. Widz bardzo szybko zorientuje się, jeżeli podamy mu coś, co nie jest prawdziwe, coś, co nie jest autentyczne. Dlatego polski widz też umie wybrać takie filmy, które są wyrazem wolności. Jeszcze jest ta wolność i możemy wypowiadać się i poruszać bardzo ważne tematy, które są istotne dla naszego jakby życia i odczuwania, współodczuwania dla innych ludzi. No. Możemy się bać tylko tego, że to wszystko zostanie nagle zaprzepaszczone i zniszczone.